W Lesie Kruk pod pomnikiem rozstrzelanych Skrzyszów rozpoczął świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości. Był hymn państwowy, apel pamięci i złożenie kwiatów. W ten sposób gmina uczciła wyjątkową, setną rocznicę odzyskania przez Polskę wolności. Wspólnie z wszystkimi mieszkańcami całej gminy wymyśliliśmy sposób, w jaki chcemy to uczcić, bo to jest wyjątkowe wydarzenie. To nie tylko, że 100 lat, ale to też trzeba upamiętnić te osoby, miliony osób, które walczyły, które ginęły za to, że teraz możemy żyć w wolnym kraju. Podczas uroczystości w Lesie Kruk nie zapomniano również o tych, którzy podczas II wojny światowej zginęli w tamtym miejscu. Tutaj byli rozstrzelani Polacy z tarnowskiego więzienia, przez Niemców oczywiście. Chcę wrócić tam, gdzie jesteś ty, gdzie jest nasz dom. W Krzyszowie dzieci i młodzież licznie przybyła na uroczystości. Tak jest tutaj co roku. Jak mówi wójt gminy Skrzyszów, to zasługa rodziców i nauczycieli, którzy uczą najmłodszych o naszej wspólnej historii. Młodzi ludzie, myślę, że ci, którzy dzisiaj przyszli, będą na dziesiątki lat pamiętać to, że podczas stulecia niepodległości byli. Czy to będzie za 20, 30, 40 lat, to jest wielkie wydarzenie. Ale krzewienie patriotyzmu, krzewienie pamięci narodowej jest ogromnie istotne, żebyśmy nie zatracili własnej tożsamości, bo chcący wytyczać kolejne cele, wiedzieć, do czego dążymy, musimy znać historię. A młodzież dodaje, że chętnie uczestniczy w tego typu wydarzeniach. Patriotyzm to jest dla mnie wspominanie dla Polski wszystkiego, co najważniejsze. Bycie na uroczystościach, pokazywanie innym ludziom, że hej, jesteśmy Polakami, mamy ważne święta, mamy swoją historię. Dodajmy, że po części oficjalnej, która odbyła się w Lesie Kruk, przyszedł czas na przemarsz z flagą. Mieszkańcy specjalnie na dzisiejsze obchody własnoręcznie uszyli 100-metrową flagę Polski. Została ona zawieszona na szkole podstawowej, a mieszkańcy Skrzyszowa udali się na mszę świętą w intencji ojczyzny. Violetta Zaremska, Tarnowska TV.